Oto Star-Lord. Legendy. Raz, dwa, trzy. Prosimy zdeponować Vibranium w module depozytowym Vibranium. Tak, tak, przez tych natrętnych Avengers jest go mniej niż planowaliśmy. A teraz otwieraj! Trzeba nieco przyspieszyć następną fazę naszego planu. Prosimy zdeponować Vibranium w module depozytowym Vibranium. Niewystarczająca ilość Vibranium w module. Mechanizm drzwi nieaktywny. W przypadku zagubienia próbek Vibranium powiedz tak, aby włączyć protokół poszukiwawczy. W innym wypadku powiedz nie i oczekuj reprymendy. W pobliżu wykryto próbki Vibranium. Zalecane działanie, poszukiwanie na poziomie gruntu. W razie potrzeby z drobnym grzebieniem. Czyli drzwi się nie otworzą, póki będzie za mało Vibranium. Co za pomysł? Nie potrzeba go wiele. W okolicy powinniśmy znaleźć wystarczająco dużo okruchów. Na ulicach chyba leżało trochę porzuconych bryłek Vibranium. Jeśli zbierzemy dość dużo, to może przejdziemy. Przyznam, że nie planowałem dziś biegać z miotłą dla hydry. Huh.
system przechodzi w tryb uśpienia. Nie są to wskazówki czy podpowiedzi, ale... No cóż, pośpiesz się. Skanowanie depozytu Vibranium. Depozyt zaakceptowany. Drzwi aktywowane. Zbieranie tych wszystkich śmieci? Trochę jak prace społeczne, nie? I jesteśmy! Posyp najlepszego Vibranium, Klo. Masz gości. Heil Hydra, he? No ale może teraz w końcu złapiemy Kloa. Prędko! Kiedy już się zdawało, że nie może być dziwniej, biorąc pod uwagę rycerskie włości i dżungle jako nasze nowe sąsiedztwo, mogę wyjawić informację o nowym, mrocznym zakątku Chronopolis. To spaczona totalitarna, rządzona przez Hydrę wersja naszego drogiego Manhattanu. Jak i kiedy do tego doszło, trudno rzec. Ale J. Jonah Jameson wie, że to zgniłe wielkie jabłko pod wodzą Hydry wspiera Kanga. Kolaborantów spotka jednak bolesna lekcja patriotyzmu od rdzennego Nowojorczyka, który należy też do Avengers. Kapitana Ameryki. Wraz z Czarną Panterą depcze on po piętach Klołowi i skradzionemu wakandzkiemu Vibranium, prąc po odpowiedzi ku sterowcowi Hydry. Hydra wciąż używa sterowców? Ta, balony są takie złowieszcze. Wiesz, nie myślałem, że skończę na posadzie w totalitarnym reżimie. Życie potrafi rozbawić. Ta, ale nie jest tak źle. Na przykład to logo jest całkiem spoko. Całkiem spoko, ano. Ale chyba powinno mieć 8 macek, skoro to ośmiornica. Hej, wiesz co? Masz rację. Nie myślałem o tym. Klo musi tu gdzieś być, a z nim Vibranium. Ach, kapitan Ameryka. Jak miło cię gościć. Tu w cudownym świecie Hydry już nie istniejesz. Ale przez knowania Kanga znów muszę znosić twoje pasiasto gwiaździste nonsensy. Użyczasz Klołowi pomocnej dłoni? Dowcipkujesz doskonale. Wkrótce będziesz się uśmiechał drugą stroną twarzy. Alarm! Intruzi w dolnym sektorze 5A. Heil Hydra. Chodźcie, znik dla mnie to chleb powszedni. Nie zupełnie moja działka. A, jesteście! Spodziewałem się was. Ta, bo uwierzę. Odpuść ten szpan. Okej. Może faktycznie się spodziewał. Być może zdołamy wykorzystać lasery Kloa. Czarna Pantera powraca. Hmm.
Ta runda jest wasza! Droga wolna! Szybko! Za nim! Najwyraźniej nasza ścieżka jest ponownie zablokowana. Muszę przyznać, ci goście z Hydry potrafią budować niezłe barykady z losowych śmieci. Skupcie się, znajdźmy coś, co pomoże nam się przedostać. Agenci Hydry, oto wasza szansa! Atakować! Atakować! Sądzę, że mogę tu służyć wsparciem. O, interesująca rzecz. Lepiej, żeby nie wpadła w żadne niepowołane ręce. Może sprawdźmy te skrzynie. Masz rację. Celny rzut moją tarczą sprowadzi je na dół. Piękny rzut, kapitanie Rogers. Dziękuję. Super! Wzmacniacz grawitacyjny! No to jazda! Yeah! No, zadziałało. Powinienem był was chyba na ten temat uprzedzić. Sorki. Thank you.
Założę się, że ktoś za to nieźle zapłaci. Jakże ja ląduję w takich sytuacjach? No, to mi się po... Pomocy! Przydałby mi się teraz superbohater. Hej, pomóż mi tu. Możesz? Niech mi ktoś pomoże! Dzięki za wyrwanie z tych tarapatów, prawdziwi wyznawcy. Excelsior! Chyba widzę panel kontrolny bramy na platformie powyżej. Zgadza się. Podrzucić cię? Tak. Dziękuję, kapitanie. No dobrze. Przygotujcie się. Chloe jest niedaleko. Zapłaci za swą dwulicowość. Dlaczego nagle mam takie bardzo złe przeczucie? Daleko dotarliście, lecz to koniec! Unicestwię was! Zaniechaj, Chloe! Tylko dodatkowo pogarszasz swoją sytuację! O, tak sądzisz, T'Challo? Jeszcze zobaczymy! Uwaga, agenci! Przysłać więcej sił do wsparcia Chloe'a! Więcej, mówię!
gracie mi na nerwach, głupcy! Zaczynam was już mieć dosyć! O, musimy uważać! Powiedzcie godny tak naszym nowym dziełom, Wibra żołnierzy. Natętyś i tyle, Zola. Musimy posadzić tę ptaszynę, zanim przetworzą resztę Wibraniu. Baron Zimo. Jakiś kolejny kolega? Można tak powiedzieć. Pantero, Klo jest twój. My się zajmiemy tym. Rozumiem. Zimo! Kapitanie Ameryko! Wiele minęło! Kang mówił, że zatęsknisz! Czyżby? Napęd rakietowy, to jest to! Masz spadochron? Dobrze! To wiesz, jak się tym lata? Tak, jak najbardziej! Zimo jest tuż! Widzę go! A masz! Star-Lordzie, zestrzel te pociski! Spoko! Kapitanie! Wrogi ostrzał! O, mamy towarzystwo! Trzeba ich teraz jakoś wstrząsnąć! Zauważyliście moich maluchów, prawda? A oni skąd się znowu wzięli?
na pewno jakoś to wykorzysta. To tylko przypadek. Przypadek, tak? Zaraz zobaczymy.
głupcy! Chyba jakoś to idzie. Byle tak dalej. Ładny ostrzał. Ładny chaos. Pozdrowienia, przyjaciele. Miss Marvel wyłożyła nam sytuację. Kapitan Marvel i ja ruszymy za Kangiem. Zgoda. A potem zbiórka w siedzibie Avengers. Ty przodem. Ależ nie. Ty idź. Ona przodem. Excelsior! Na bogów. Skąd dochodzi ten odór? Z bagna? Zajmę się tym! Chyba ktoś cię jednakowoż uprzedził. Przepadnij! To nie! Wybacz mi. Zdało mi się, żeś jakąś bagienną ohydą. To znaczy, niewątpliwie bardzo atrakcyjną bagienną ohydą. Masz li ty nową fryzurę? Wygląda iście błotniście, znaczy kwieciście. No, dzięki bogom. Walka! Manthing? To teraz pomagasz Kangowi? Kolejny zbir Kanga? Ten to się nie poddaje. I my również. Kłopoty chyba mnie... Cóż to za rodzaj ataku? Jest pod nami! Swobódź mnie, kreaturo!